W reakcji na trudną sytuację na granicy Polski z Białorusią dziś wizytę w Warszawie składa przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Przewodniczący Rady Europejskiej przebywał wczoraj w Berlinie. Mówił o potrzebie wspólnej odpowiedzi całej Unii na prowokacje, po jakie sięga reżim Łukaszenki. We are facing a brutal... Stoimy w obliczu brutalnego, hybrydowego ataku na granicę Unii Europejskiej. Białoruś w cyniczny i szokujący sposób wykorzystuje migrantów jako broń. Charles Michel przypomniał, że granice Polski i państw bałtyckich, bo właśnie w tę stronę swoją presję kieruje białoruski reżim, to zewnętrzne granice Unii Europejskiej. Wskazywał, że na unijnej agendzie pojawił się temat finansowania fizycznej infrastruktury granicznej. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził wczoraj w Sejmie, że obok słów wsparcia pojawiają się w Unii słowa gotowości do pomocy. Dlaczego nie skorzystać ze wsparcia finansowego? Jeśli jednak nie będzie w Unii woli, by wspomóc finansowo budowę ogrodzenia na granicy z Białorusią, Polska będzie w stanie poradzić sobie sama, przekazał premier, który dziś będzie rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej. Charles Michel składa wizytę w Polsce. Strona polska podnosi na tym poziomie politycznym konieczność zdecydowanych sankcji wobec reżimu białoruskiego. I to sankcji gospodarczych. Wystąpimy o to zaostrzenie sankcji jak najbardziej na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej. Premier proponuje, by ze szczytem Rady Europejskiej nie czekać do grudnia, ale spotkać się wcześniej, choćby w formule wideokonferencji. Z Pałacu Prezydenckiego wyszła propozycja, aby sankcjami objąć tych wszystkich, którzy pomagają reżimowi Łukaszenki w jego hybrydowym ataku przeciwko Polsce. Żeby natychmiast doprowadzić do wstrzymania możliwości lotów nad niebem europejskim przez te linie lotnicze, które prowadzą tą akcję transportu. Transportu migrantów z Bliskiego Wschodu na Białoruś. Rozmowy na ten temat, co przekazał premier, podejmują ze swoimi odpowiednikami z innych państw polscy ministrowie spraw zagranicznych oraz spraw wewnętrznych.